Dzień dobry, Kamil Kowalik. Według naukowych szacunków w Polsce z depresją mierzy się około 1 000 000 osób. Być może do nich nie należymy, jednak prawdopodobnie podczas naszego życia spotkaliśmy bądź spotkamy osobę zmagającą się z depresją. Dziś naszym gościem będzie Małgorzata Serafin. Zapraszam. Małgorzata Serafin, prezenterka telewizyjna i dziennikarka newsowa. W Superstacji prowadziła programy Raport i Finał Dnia. W Telewizji Polskiej Politykę przy kawie. Gdy straciła pracę w TVP, została fryzjerką, a potem znów dziennikarką. Rozmawia z osobami dotkniętymi depresją, której też sama doświadcza. Jest współautorką książki Jest OK. To dlaczego nie chce żyć? Jest z nami Małgorzata Serafin. Przez lata zmagałaś się z depresją, czy powinniśmy powiedzieć, że wciąż się zmagasz, nawet dzisiaj? Wciąż się zmagam. Coraz bardziej zaczynam wierzyć w to, że z depresją raczej się żyje, niż ją leczy. Depresja ma to do siebie, że bardzo lubi wrócić. Ktoś ma jeden epizod depresyjny w życiu, a jeżeli on wróci, to prawdopodobieństwo kolejnych niestety rośnie. Ja jestem w drugim epizodzie depresyjnym w swoim życiu. On trwa już 3 lata, jest pod kontrolą, bo cały czas jestem pod opieką farmakologiczną i terapeutyczną, ale muszę być grzeczna, niestety. To jest taki minus depresji, biorąc pod uwagę jakieś hedonistyczne życie, które prowadziłam wcześniej. A jak się objawiał ten twój hedonizm? Dużo pracy, bardzo dużo alkoholu, bardzo dużo imprez, bardzo dużo towarzystwa i takie niedbanie o sygnały, które wysyła moje ciało, o ogromne zmęczenie, przebodźcowanie. Myślałam, że jestem niezniszczalna i że mam w tej grze 2 życia. W twojej depresji dużą rolę odgrywało to, że jakby nie widziałaś w sobie wartości, uważałaś siebie za osobę niewystarczająco dobrą. Czy to jest rzeczywiście często wspólny mianownik wszystkich, którzy chorują na depresję? No bo też z takimi osobami rozmawiasz chociażby w twoim podcaście. Wspólny mianownik to wyszło mi i w podcaście, w takich małych socjologicznych badaniach, chociaż wydaje mi się, że taka próba, o której mogę mówić, czyli ponad 100 odcinków, już rozmawiałam z setką osób i w książce, którą napisałam razem z Markiem Sekielskim, Jest OK, to dlaczego nie chcę żyć, wychodzi nam, że wszystko zaczyna się w dzieciństwie. Czy jesteśmy zaopiekowani nie tylko fizycznie, też emocjonalnie. Więc jeżeli tej emocjonalnej opieki zabraknie, to wtedy mamy do czynienia z dysfunkcją. Były takie momenty, gdy ktoś mnie pochwalił, bo jak każde dziecko ja potrzebuję marchewki, bo kija dodałam sobie sama. I oczywiście były takie momenty, kiedy usłyszałam miłe słowa na temat mojej pracy. To nie zależy od tego, jaki zawód ja wykonuję, bo zarówno kiedy pracowałam jako prezenterka w telewizji, jak i wtedy, kiedy pracowałam jako fryzjerka, potrafiłam siebie zbesztać za naprawdę duże błahostki. Nie wiem, przeprowadziłam setki wywiadów i z żadnego nie byłam szalenie dumna. Jako fryzjerka wykonałam setki strzyżeń i koloryzacji i z żadnego nie byłam do końca dumna. Więc tu nie chodziło o zawód, tylko o taką umiejętność powiedzenia sobie i poczucia w środku, jesteś wystarczająca. A czemu w ogóle zostałaś fryzjerką, właśnie dziennikarką przez tyle lat, a teraz zmieniłaś tak nagle zawód? Wiesz co, nie chciałam już być wyrzucona z pracy. Byłam 2 razy wyrzucona z pracy, 2 razy z telewizji, raz w takich politycznych, bardzo trudnych okolicznościach. Po prostu zostałam ofiarą przepychanek politycznych, a drugi raz zostałam zwolniona z pracy, bo zostałam ofiarą przepychanek wewnątrzkorporacyjnych. I za pierwszym razem, kiedy jest się zwolniony z pracy i to w takich okolicznościach, to wszyscy biją ci brawo, wszyscy mówią, że masz super kręgosłup moralny i tak dalej, ale to jest tak jak Sylwestra. Są fajerwerki, a potem jest kac. I za pierwszym razem to było znośne, ale za drugim razem już jest przykro, bo nigdy nie zostałam zwolniona z pracy za swój błąd, za błąd merytoryczny, który popełniłam. Być może jeśli musiałabym ponieść konsekwencje, to byłoby mi łatwiej się z tym pogodzić. Miałam też dosyć newsów i życia w ciągłym stresie i w telewizji informacyjnej i stwierdziłam, że chcę mieć fach w ręku. Zawsze może się zdarzyć, że z dnia na dzień tracimy pracę, więc chciałam mieć taki fach w ręku, żeby móc go wykonywać dożywotnie. A czy teraz czujesz się, że to jest to? Teraz czujesz, że naprawdę spełniasz się w tym, co robisz i tworząc podcast i po tych książkach? Tak, teraz już doszłam do takiego momentu, że po pierwsze nic nikomu już nie muszę udowadniać. I to, co robię teraz, to cały czas jest dziennikarstwo. Nie zajmuję się już udowadnianiem kłamstw. Teraz zajmuję się prawdziwymi i szczerymi rozmowami i wiem, że one bardzo pomagają. Ja się w tym bardzo dobrze czuję. Mi też ogromnie pomaga ten podcast, kiedy czuję, że nie jestem sama. Pomogło mi napisanie książki. Z jednej strony bardzo się cieszę, że ona miała tak szeroki odbiór i sprzedała się w tak dużej ilości egzemplarzy, ale z drugiej strony bardzo mnie martwi, że tak dużo osób potrzebuje tej książki. I tak, teraz czuję się
spełnione, ale musiałam przejść długą drogę do tego poprzez dwa kryzysy psychiczne i lata psychoterapii, żeby wreszcie się od siebie najdelikatniej mówiąc odczepić. Jak poznać, że powinniśmy już pójść tą drogą pracy nad depresją, że może coś jest w nas nie tak? Wiesz co, depresja objawia się bardzo różnie u wielu osób. Takim najczęstszym objawem jest bezsenność, ale ona może się objawiać też, może być depresja maskowana, która się objawia na przykład różnego rodzaju bólami somatycznymi. U mężczyzn depresja objawia się trochę inaczej niż u kobiet, bo bardzo często objawia się agresją. To poddenerwowanie, które się przeradza w agresję u mężczyzn, nie jest objawem tego, że ktoś jest po prostu agresywnym, przemocowym chamem, tylko że może mieć problem z emocjami. Za każdym razem, kiedy dłużej niż przez 2 tygodnie utrzymuje się w nas taka niechęć do robienia rzeczy, które do niedawna sprawiały nam przyjemność, brak sensu pójścia do pracy albo takie znużenie i zmęczenie pracą, to warto skonsultować się z psychiatrą albo z psychoterapeutą. Jakie są owoce pierwszej wizyty najczęściej u psychiatry? Przy pierwszej wizycie już odkrywa się. No, psychiatra stawia diagnozę. Ważne, żeby idąc do psychiatry być z nim totalnie szczerym. To jest naprawdę lekarz jak wszyscy inni. Ja oczywiście bardzo się wstydziłam pójścia do psychiatry. Jeszcze trafiłam na taką sytuację, że mój psychiatra był strasznie przystojny. I miałam ochotę, jak weszłam do gabinetu, powiedzieć, przepraszam, pomyłka. No ale już byłam w tak fatalnym stanie, że stwierdziłam, że Jezus, chociażby miała usiąść tam nago i trzymać słonecznika w ustach, to ja jestem w stanie zrobić to i opowiedzieć facetowi wszystko, żeby tylko mi pomógł. Ja jeszcze się zapytam, wielu z nas trafiło już albo trafi na osobę, która zmaga się z depresją, z problemami psychicznymi. Jak rozmawiać z taką osobą, jak jej towarzyszyć? Normalnie. Tak, to jest zawsze. Tak, po prostu normalnie. Nie dawać jej dobrych rad, wiesz, to zależy w jakim momentu kryzysu jest ta osoba, ale jeżeli jest w bardzo głębokim kryzysie, dopiero zaczęła leczenie, to jeżeli powiesz takiej osobie, będzie dobrze, to równie dobrze możesz jej kopnąć w tyłek, nie? Coś, to hasło jest tak dobijające i puste. Mimo, że jakby ty wiesz, że będzie dobrze. Bo ja na przykład łapię się na tym, że ja mam gdzieś tam ochotę powiedzieć o sobie w kryzysie, że będzie dobrze, bo ja wiem, że jak zaczynasz brać leki i jesteś w terapii, to potem będzie dobrze. Albo nie smuć się, czas leczy rany. No wszystkie te takie najgorsze hasła, które znamy. Co wynika z tych wszystkich twoich rozmów, które przeprowadziłaś z osobami z problemami psychicznymi? Że żyjemy w strasznym świecie, w którym jest nałożona gigantyczna presja na sukces, która jest nałożona i przez media społecznościowe, o których rozmawialiśmy, i przez internet, i przez tempo życia, i nasza wewnętrzna presja na sukces, którą wynieśliśmy ze swojego dzieciństwa, ofiarowana nam, podarowana i tłoczona w dobrej wierze, w dbaniu o rodziców, o naszą przyszłość i nasz dobrobyt. Kompletnie nie mamy czasu, żeby się zatrzymać i pomyśleć sobie, kim ja jestem, czy ja tego chcę. Idziemy, wiesz, jak te króliki po prostu na rzeź, żeby było więcej, bardziej prestiżowo, więcej kasy, więcej lajków, więcej podróży. Tak sobie myślę, że okej, kiedyś miałam więcej energii, tak? I byłam w stanie jakby więcej pracować. Dziś nie wyobrażam sobie, że byłabym w stanie tyle pracować. Oczywiście, no, to też przychodzi z wiekiem. Nie tyle ta mądrość, co po prostu nie masz już tyle siły, jak masz 37 lat. Nie wyobrażam sobie, żebym na 12 godzin usiadła do pracy, bo dzisiaj jestem już mądrzejsza i wiem, że chorowałabym potem 3 dni. Przyjechałam dzisiaj do was na spotkanie i to jest spoko, bo ja lubię rozmawiać i w ogóle się nie krępuję, a z drugiej strony już nauczyłam się, że to jest jednak pewien wydatek energetyczny i że ja teraz, wychodząc z tego spotkania, muszę sobie powoli pojechać rowerem, usiąść gdzieś, odpocząć, i tak dbam o tę higienę. Tylko że ja to kupiłam gigantycznym kryzysem psychicznym, czego absolutnie nikomu nie życzę, choć kryzys jest momentem zwrotnym w życiu i czasem też bardzo pomaga, ale przede wszystkim dbać o siebie, a nie zadowalać innych. Teraz życzymy dobrego odpoczynku i dziękujemy za rozmowę. Dzięki. Dziękuję.